Dzień dobry, słoneczka, z tej strony Samiec Alfa i witam Was na kanale Ciotki Irsy i moim w czwartek. Słuchajcie, dzisiaj wpadły dwie kolekcje i z tej okazji dzisiaj nie będzie rozgrywki, tylko z tej okazji będę recenzował nową kolekcję w hołdzie miastu Kolekcja. Jest to jedna z dwóch kolekcji, tak jak już powiedziałem. Drugą kolekcją jest kolekcja budowlana, którą będzie recenzowała ciotka. No bo przecież, kto by pomyślał, ciotka i budowlane rzeczy. Tak czy inaczej, kolekcja w Chodzi o Miasto została przygotowana przez Ebonix, czyli osobę, która do tej pory, z tego co mi jest wiadomo przynajmniej, zajmowała się modami do The Sims. W związku z tym jest szansa, że ta kolekcja będzie wyglądała trochę lepiej niż rzeczy normalnie z gry, ale to zobaczymy sobie wspólnie za chwilkę. No dobrze, mamy jedną rozebraną simkę i będziemy ją ubierać od góry do dołu. Elementów w tej kolekcji jest 29. No i zobaczymy, jak to wygląda. Więc jeśli chodzi o nakrycie głowy, to mamy taki zawój, turban, ciężko powiedzieć. One były dość popularne w Stanach w latach 90. i 2000, bo generalnie cała ta kolekcja ma być inspirowana latami 90. i 2000. Czyli to jest taki dość standardowy element stroju, który nosiły tak zwane women of color w tamtych czasach i pewnie jeszcze sporo z nich nadal takie nosi. Kolory całkiem żywe, całkiem fajne. Natomiast szkoda, że tylko, że nie ma żadnej fryzury, która by nawiązywała do tego, bo we fryzurach nie ma absolutnie nic w tym dodatku. Jeśli chodzi o biżuterię, to mamy takie kościane kolczyki, chyba kościane, też w tych takich żywych, jarzeniowych kolorach. Biżuteria na nos, która osobiście mnie się nigdy nie podobała, ale każdy ma swój gust. I kajdany. Tak, kajdan również w troszkę przytłumionych, ale nadal żarówiastych kolorach. Kajdan, popularny element garderoby, zwłaszcza na przełomie lat 90. i 2000, na scenie hip-hopowej, może nie hip-hopowej, ale raperskiej. Więc tak, pod tym względem jest ok. Jeśli chodzi o górne elementy stroju, to mamy body, to się chyba tak nazywa, założone na jedno ramię, bo jakbyście nie wiedzieli, to tak się kiedyś nosiło. Zapytajcie rodziców, albo dla starszych użytkownicy, to znaczy użytkownicy, widzowie mogą sami sobie przypomnieć, jak to się oglądało Brawo i inne tego typu pisma i takie rzeczy tam były. To, co mi osobiście przeszkadza w tym konkretnym stroju, jest to, że widać majtki. Tak, majtki prześwitują. Ja wiem, że tego, natomiast w body, jakby główną ideą body było to, że to było coś, co się nosiło pod spodem, więc jestem w stanie to zrozumieć, jeżeli to jest tylko górna część stroju. Tutaj też są żarówiaste kolory, madzańce i takie graffiti, nawiązujące do graffiti. Fajne. Powiedzmy, koszulka w graffiti, koszulka typu sportowa ulubionej drużyny, mamy lwa, mamy smoka morskiego, lewiatana, coś w ten deseń, fajnie. Mamy coś, co pamięta większość facetów, czyli kamizelka jeansowa, która absolutnie do niczego nie pasowała, ale wszyscy ją nosili. I mamy kamizelkę jeansową w różnych kolorach z różnymi kolorami podkoszulki pod spodem. Mamy kurtkę jeansową, znowu taka scena hip-hopowo-popowa typu Britney Spears i Christina Aguilera. Młoda Britney Spears i młoda Christina Aguilera. Kto wie, ten wie, kto pamięta, ten pamięta. Mamy topik też znowu z motywami nawiązującymi do graffiti. Skórzany półgorset z siateczkowaną bluzką. Tak, też to jest ten styl. No i oczywiście ukochana przez wszystkich, każdy chciał ją mieć, prawie każdy, czyli kamizelka typu
rybackiego, tylko że z tym razem skórzana, bo jak była materiałowa, to była obciachowa, ale jak była skórzana, to kopciach znikał i miało się plus 10 do lansu. Tutaj też mamy raczej żywe i żarówiaste kolory. To przepraszam, ale wygląda jak hajwis, czyli taka kurteczka do tego, żeby cię było dobrze widać, jak idziesz ciemną drogą na poboczu. Ale to jest moje zdanie. Znowu żarówiaste kolory, to obwiązany, znowu taki Christinowo-Britneyowy styl. Ale to wygląda całkiem fajnie. Ma to jakiś tam potencjał. Kurtka skórzana na siatkowanym topie. Też bardziej takie imprezowe wydanie. No i bluzka z elementami etno, która też zaczęły być bardzo popularne właśnie na początku lat 2000. Tak, bo to był ten taki moment, w którym zaczęliśmy się nawet w Europie interesować Indiami i Indianami Ameryki Północnej, czyli Indianami jednymi i drugimi. I no, wtedy zaczęły się takie wzory w ubraniach. Kurtka zwykła skórzana, ale w przytłumionych kolorach tym razem. Nie ma żarówki. Jest ok. No i coś, co mi się bardzo podobało, jak widziałem takie drobne zdjętka na samym początku, czyli top w motyla, który jest całkiem fajny, ale jako strój albo bardzo mocno imprezowy, albo bardzo mocno na plaży. Na całe ciało mamy ogrodniczki z bluzą w szarościach i widzę, że tylko się różni kolor bluzy. To tutaj ogrodniczki generalnie są w bardzo zbliżonej takiej szaro-burej tonacji. W części dolnej. Aha, może bym ci coś założył na górę. Dobra, może być to. W części dolnej mamy shorty. Aha, może bym założył coś, co będzie bardziej widać. Mamy shorty. Spódnicę jeansową krótką. Powiem, że spódnic to w Simach jest zawsze za mało, więc okejka. Spodnie z rozcięciami i wiązaniami to też bardziej taki styl imprezowy. Bojówki. Nie bojówki. Jeansy z bardzo dużą ilością łat w kolorach jarzeniowych, ale w sumie teksturowo są całkiem fajnie zrobione, bo tutaj widać, to nie są jeansy, to są sztruksy. Teksturowo to są sztruksy. No, czyli tak, lata 90. Dzień dobry. Lata 90. dzwoniły, proszę o zwrot spodni. Spodnie z dresu, które były bardzo podobne w kolekcji z dresiarskiej, że tak powiem, czyli jednej z pierwszych kolekcji. Jednej z pierwszych kolekcji. Spodnie, i powiem tak, miałem takie spodnie bardzo podobne, i one miały te nogawki odpinane, dlatego są te cięcia przy kolanach, bo nogawki były odpinane. Nogawki były odpinane i jeżeli się nieumiejętnie chodziło w tych spodniach, to horcowały kolana. To zamki horcowały kolana. Więc one miały odpinane nogawki, których się nigdy nie odpinało, bo to groziło śmiercią lub kalectwem. Kolory znowu przytłumione. I znowu sztrukso jeans. Tak, sztruksy. Aha, bo sztruksy. Aha, sztruksy tylko nie poszywane, a z paskiem i z wywiniętymi nogawkami. Jeśli chodzi o pazur, bo tutaj doszły dwie rzeczy na dłoń, czyli po pierwsze, aha, to jest na drugiej ręce, czyli po pierwsze multum pierścionków w takich bardziej plastikowych, a nie ta ręka, bardziej plastikowych kolorach i pazur, tylko chciałbym zbliżenie na pazur, poproszę zbliżenie na pazur. Tylko muszę przełączyć na pakiet. Zbliżenie na pazur. Pazur jest w metalicznym френczu. I powiem, że to wygląda całkiem, całkiem, całkiem ładnie. To wygląda całkiem ładnie. Więc są jakieś plusy. I z dodatków jest to wszystko. Jeśli chodzi o obuw, to mamy jedne buty na grubej podeszwie i na grubym obcasie. Też w tych. Moment. Muszę zmienić. To są takie buty. Takie buty.
No, czyli to są buty płomyczki. Fajnie, fajnie. Można podnieść trochę, można trochę podnieść sima, bo nawet mają jakąś strukturę tej podeszwy, taka wygląda na trochę bardziej taką pofalowaną, jakby były na traktorze. No i generalnie, jeśli chodzi, to był przegląd 29 elementów nowej kolekcji. I powiem tak. Są elementy, które mi się podobają, jak te paznokcie, i są fajnie wykonane, teksturowo, kolorystycznie, wszystko wygląda fajnie, wszystko wygląda pięknie. Natomiast są to lata 90. i lata 2000, czyli lata mojego nastoletniego życia. I w większości tych rzeczy próbowały chodzić moje koleżanki. I w większości tych rzeczy próbowały, i w większości tych rzeczy wyglądały, jak wyglądały. Jak ktoś zajrzy w stare albumy, to będzie wiedział, o co chodzi. W związku z tym, tylko ze względu na to, że to przywołuje wspomnienia, nie są to zawsze dobre wspomnienia, ten pakiet oceniam na takie mocne 5,5 na 10. Może 6 za paznokcie. Natomiast to jest moja bardzo subiektywna i osobista opinia. Czy zachęcam? Jeżeli komuś podoba się ten styl i widzi ten styl na swoich simach, jak najbardziej polecam. Jeżeli ktoś nie widzi tego stylu, no to odpowiedź jest jasna. Dla mnie to jest ok, mogło być zawsze lepiej. Natomiast fajnie, że jest to wykonane przez twórcę, właściwie ciężko powiedzieć, współpracuje która robi mody do Simów, więc dlatego wykonanie jest lepsze niż w bazowej grze. Tak? No i z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Nie zapomnijcie o dzwoneczku przy przycisku subskrypcja. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Trzymajcie się ciepło i pa pa.